Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na weekendowego vloga. Jestem właśnie w swoim aucie, jak widać, i ruszam na Elbląg. Trochę mi się dzisiaj plany pokrzyżowały, potem Wam wszystko opowiem, ale czas mnie nagli, bo o godzinie 9 muszę być w Elblągu u swojej fryzjerki. Także odezwę się potem i wszystko poopowiadam. Kochani, dojechałam do Elbląga. Nie wiem, o co chodzi, ale jest tak brzydko. Tak ponuro, tak szaro u nas, bo strudzie piękne słońce, a tu szaruga, na szczęście jest ciepło. Idę zrobić włoski na bóstwo. Będzie blond, bez różu tym razem. Dużo, dużo blondu na wakacje musi być, wiecie, blask. Wiecie, że ja lubię się błyszczyć, a tutaj pani Ewa mi zawsze robi taki błyszczący blond, taki piękny. Ja już jestem po. Czy wy widzicie ten piękny złoty blond? Pani Ewa zawsze się pięknie postara i mam piękne złote włosy. Teraz będę dzwonić do mojego taty i się pytać, jaki plan. Czy mam najpierw jechać do galerii, bo planuję jechać kupić sobie butki letnie, jakieś na koturnie. Czy najpierw spotykamy się na obiad. A już jestem strasznie głodna, a że dzisiaj sobota, to troszeczkę poszalejemy. Jednak umówiłam się z moim tatą i spotkaliśmy się w naszej ukochanej pizzerii w Elblągu. Jak Elbląg, to tylko pizzeria i tylko pizzeria Aduś, bo mają tu najlepszą pizzę. Także korzystając z soboty, dzisiaj poszaleję trochę. A jak wrócę do domu, to Wam powiem jak z wagą, bo trochę mnie dzisiaj zaskoczyła. Także wszystko Wam opowiadam. Aha, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że coraz częściej będziecie widzieć mnie w tej sukience, bo to moja ukochana pomykałka, bym mogła ją nosić codziennie. Albo powinnam sobie co najmniej 3 kupić, żeby takie nosić, bo jest mi bardzo wygodnie, w niej jest mega zwiewna. No i bardzo ładnie w niej wyglądam, tak mi się wydaje. I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, że plany mi się całe pokrzyżowały, ponieważ wiecie, że miałam gdzieś jechać do Gdańska na szycie. Okazało się, że gdzieś tam wypadły różne sytuacje nieprzewidziane i szycie zostało odwołane. W związku z tym miałam się spotkać z moją siostrą i z moim tatą, ale synek siostry zachorował, więc są w szpitalu i siostry nie ma. I spędzam czas z moim tatą, będziemy się zaraz zajadać ulubioną pizzą. Moje drogie, wróciłam już do domu, sobie tylko ustawię, o, ustawiłam sobie statyw, żeby na swobodnie z Wami pogadać i żeby opowiedzieć Wam jedną historię, a wiem, że będę gestykulować, bo straszne negatywne emocje we mnie to wzbudziło, więc żeby nie trzymać kamery, to sobie postawiłam statyw i będę do Was mówić. Wyobraźcie sobie, byłam w Elblągu, już wróciłam do domu i no po prostu muszę się wygadać. Jadę sobie, jadę swoim małym samochodzikiem. Już pomijając fakt, że jestem kierowcą średnim, nie uważam się za jakiegoś tam super ekstra kierowca, ale zasady ruchu drogowego znam, tym bardziej zasady poruszania się po rondzie i jak się wjeżdża na rondo, również znam te zasady. Uwzględniając to oczywiście znaki drogowe stojące przed rondem. No ale mniejsza z większym, słuchajcie, stoję sobie przed rondem, przepuszczam auta, które znajdują się na rondzie. Nie czułam się na tyle bezpieczna, żeby wjechać na to rondo, ponieważ musiał z niego zjechać samochód, który tu akurat jechał. I wyobraźcie sobie, stoi za mną typ, ja czekam, aż te auta zjadą z ronda i on na mnie trąbi. No ja czekam, aż tamte samochody opuszczą rondo i po prostu wjadę, kiedy to jest rondo, na którym należy ustąpić pierwszeństwa tym autom, które są na rondzie. Dobra, mniejsza z większym. No i czekam, aż te auta zjadą, ten na mnie trąbi. No jak już zjechaliśmy z ronda, on za mną wyprzedził mnie i pokazałam panu coś takiego, ponieważ nie miał prawa na mnie trąbić i mnie popędzać, jeżeli nie czułam pewności, że mogę wjechać na to rondo, tym bardziej, że nie było puste. I wyobraźcie sobie, akurat tak się złożyło, że później były dwa pasy i facet stanął obok mnie. Opuścił szybę, ja również opuściłam i zaczął rzucać we mnie takimi bluzgami, zaczął mnie tak wyzywać od najgorszych, wyobraźcie sobie, starałam się zachować spokój, nie używałam ani jednego wulgaryzmu, może moja mimika twarzy jest dosyć specyficzna i bardzo dużo mówi, jest dosyć wymowna, więc ja nie zawsze muszę używać słów, wystarczy, że troszeczkę pogestykuluję twarzą. Na pewno z mojej twarzy wyczytał, że jestem co najmniej zdesmaczona, ale że jego zachowanie jest niewłaściwe, a jego agresywne odzywki, wyzwiska są wręcz nie na miejscu, tym bardziej, że jestem kobietą i uwaga, mało tego, jechał ze swoją żoną i dzieckiem, albo ze swoją, no, kobietą i dzieckiem, która włączyła się w monolog tego mężczyzny, która również zaczęła mnie wyzywać. Wyobrażacie to sobie? Ale wyobrażacie to sobie w ogóle, jaki przykład dla dziecka, ale miesza z większym. Jedyną moją odzywką, którą, która była,
to, że powiedziałam, ale kultura, no rzeczywiście bije od państwa, niesamowita kultura, aha, i jeszcze od kiedy jesteśmy na ty, i zaczęłam zwracać się do tego, no w sumie chłopakom mniej więcej w moim wieku, na pan. I wyobraźcie sobie, jak poruszyłam temat kultury, po prostu facet nie wytrzymał, babka nie wytrzymała i wiecie, co ten facet zrobił? Plunął ze swojego okna do mojego auta. Wyobrażacie to sobie? Napluł do mojego auta, do środka, na szczęście we mnie nie trafił, tylko w fotel. Po prostu ta sytuacja wybiła mnie tak z rytmu, że w ogóle miałam mnóstwo przemyśleń. Jechałam całą drogę i po prostu po pierwsze nie mogłam w ogóle dojść do siebie, ponieważ kilka refleksji mnie naszło. No bo chcę się z wami tutaj podzielić, bo no muszę się wygadać to raz, a dwa, że no jak może w ogóle dojść do takiej sytuacji? Pierwsza rzecz to to, że prostactwo i chamstwo, agresja i to, ile nienawiści jest w ludzi, takiej negatywnej energii i ten cały jad po prostu szukają chyba tylko okazji, żeby to z siebie wyrzucić na jakąś obcą osobę, Bogu, ducha, winną, najlepiej o właśnie znaleźć kogoś, kto w jakiś sposób, na jakiś pretekst, zaczepić ją, mieć jakiś powód do tego, powiedzmy powód, znaleźć specjalnie powód, wyżygać to wszystko, wiecie, tą całą negatywną emocję. Babka się włączyła, już pomijając fakt, że jak to świadczy o nich jako parze, że są tak prości, tak ograniczeni umysłowo, tak niekulturalni. I teraz zastanawiam się, kto jest gorszy, czy ta kobieta, będąc tym mężczyzną, który jest totalnym prostakiem, czy ten facet i ta para razem. I jeszcze to dziecko z tyłu, w ogóle... To dziecko z tyłu, rozumiecie, o co chodzi? Oboje na mnie drą, drą się na mnie, rzucają wulgaryzmami najgorszymi pod moim adresem, gdybym jeszcze coś zrobiła. Dziecko siedzi z tyłu, kobieta po prostu osiąga poziom najgorszego chamstwa i prostactwa w męskim wykonaniu i facet ostatecznie jeszcze na mnie pluje, bo wiadomo, że chciał plunąć na mnie. I zastanawiam się, o co chodzi? O co chodzi? Przecież, czy ta kobieta jest ślepa? Czy ona nie widzi, z jakim bucem jest? Czy to ona jest na tyle prosta i ograniczona umysłowo, żeby być z takim mężczyzną i nie stać ją na lepsze? I właśnie takich różne rzeczy mnie... Całą drogę o tym myślałam. Całą drogę o tym myślałam, jakim prostakiem i chamem trzeba być, żeby tak wyżyć się na... niewinnej osobie, a nawet jeśli bym była winna, że oni musieli poczekać 2 sekundy, bo nie czułam się bezpiecznie, żeby wjechać na rondo, czy to był powód do tego, żeby tak mnie atakować w tak agresywny sposób? Ja jestem jedynie, co mogę powiedzieć, zadowolona i niezadowolona z siebie. Też mam takie dwojakie odczucia, bo sobie myślę, mogłam gnojowi dokopać jeszcze bardziej, dowalić jakimś, wiecie, tekstem, żeby poszło mu w pięty, ale z drugiej strony sobie myślę, że nie tędy droga. Czemu mam powielać zachowania tak prostackie, tak chamskie, tak nieobliczalne zachowania w stosunku do obcych osób i to jeszcze przy dziecku? To ja chyba bardziej myślałam o ich dziecku niż oni. Dobra, chciałam wam tylko to powiedzieć, że no i ogólnie podzielić się tą sytuacją i gdzieś tam rzucić w eter, bo myślę, że jeżeli będę poruszać jakiegoś różnego rodzaju problemy, właśnie takie zwykłe życiowe problemy, to gdzieś tam może niech jedna osoba chociaż czasem, że to doprowadzi, że chociaż jedna osoba gdzieś tam bardziej się zastanowi nad swoim zachowaniem, czy może warto, czy nie. Ja chcę dawać przykład. Dobry przykład. Prowadzę kanał na YouTubie, nasze grono się poszerza, to oznacza, że w jakimś stopniu moja osoba, jakieś poglądy i zachowanie podobają się wam. Dlatego chciałabym, żeby ta nasza grupa była właśnie grupą, która w taki właściwy sposób się zachowuje. I słuchajcie, ja się nie godzę absolutnie na chamstwo, ale w takiej sytuacji co można zrobić? Co można zrobić? Powiem wam szczerze, gdyby to nie odbywało się chyba właśnie w czasie, kiedy były czerwone światło i nie mogliśmy jechać, to po prostu bym chyba do gnoja wyszła i nie wiem, co mu zrobiła. Naprawdę nie wiem, bo normalnie nie pozwalam sobie na takie zachowanie. Ale to, że jeszcze ta kobieta się wtrąciła, bo gdyby to był sam facet, to też inaczej, właśnie to jest jakby jeden na jeden. A tu jeszcze kobieta się wtrąciła, co mnie w ogóle... Szczęka opadła, rozumiecie? Szczęka mi opadła, baba się wtrąciła. Brak mi słów, naprawdę brak mi słów, sytuacja beznadziejna i tak sobie pomyślałam właśnie na koniec, że to straszne jest, ile tej agresji, tej nerwowości jest w ludziach i że może żyją gdzieś tam nieszczęśliwi w swoich życiach i szukają tylko pretekstu, żeby dokopać innej osobie.
nie chcę, żeby z tego vloga zrobiła się pogadanka, ale widzicie, życie samo podsyła jakieś takie różne problemy, które, no ja ich nie rozwiążę, tych problemów, nie zmienię tego człowieka, nie zmienię jego małżeństwa, nie zmienię jego żony, nie uratuję tego biednego dziecka. I tak sobie też pomyślałam jeszcze przez chwilę, jak muszą wyglądać kłótnie w ich domu, skoro oni potrafią zachować się tak na ulicy przy swoim dziecku do obcej kobiety, to jak oni się kłócą między sobą. Widzę tylko obraz takiej patoli totalnej. Także naprawdę, czasami może właśnie warto ugryźć się w język. Ja się tylko cieszę, widzicie, poruszyłam temat kultury i chyba tego człowieka zabolało to, że rzeczywiście on nie reprezentuje sobą zbyt wysokiego poziomu, jeżeli chodzi o kulturę i wychowanie. To go ubodło i skłoniło aż do tak agresywnego zachowania, żeby na mnie napluć. Rozumiecie, o co chodzi? Nie wykazałam żadnej agresji, nie obraziłam go, w sensie żadnego chamskiego tekstu nie użyłam, tylko powiedziałam brawo. Brawo za kulturę. Jest pan bardzo kulturalny. Wtedy włączyła się żona i ja również jej pogratulowałam wyboru męża. Może to ich tak zabolało. Ale w żaden sposób ich nie obraziłam. W sensie nie byłam chamska, prostacka. Nie wyzwałam ich od pi, 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 pi. Wiecie, o co chodzi. Dobra, kit z tym. Oni niech sobie żyją w tym swoim życiu patologicznym. No tak to muszę nazwać, skoro reprezentują taki poziom. Tylko patologia się szerzy. A ja się pochwalę wam moimi nowymi butami. Bo to mi humor akurat poprawiło. Słuchajcie, zdecydowałam się na butki Gina Austin, ale kochane, kochane. Dzisiaj była promocja 50% taniej. Jak miałam z tego nie skorzystać? Jak miałam z tego nie skorzystać? Słuchajcie, bo jakbym miała wydać 400 na buty, to bym się zastanawiała, ponad 400, ale widzicie, u mnie też jest taki problem. Ja potrafię wydać 400 czy 450 na buty Nike, Adidasa, bo kocham te marki, a jak porządne buty do chodzenia, w sensie bardziej eleganckie, to już mnie trochę, wiecie, portfel boli i nie wiem czemu, więc tym razem zdecydowałam, że kupię porządne, zapłacę trochę więcej, no jeszcze wchodzę tam 50% taniej. No proszę was, dziewczyny, szanujmy się, trzeba korzystać z takich promocji. Słuchajcie, kupiłam sobie buciki na kuturnie w takim beżowym kolorze. Buty są oczywiście tutaj skórzane, tutaj wyściółane w środku również są skórą i tutaj jest taki korek. Ja ogólnie bardzo lubię kuturny, na co dzień kuturny, rewelacja, bo chodzi mi o to, żeby to nie były szpilki. Nie chciałam butów mega eleganckich szpilek, bo szpilki mam i takie kolorze nude i czarne. Ostatnio właśnie kupiłam też w Gino Rossi, więc szpilki mam. Zależało mi na lato, żeby to były takie pomykałki, ale bardziej eleganckie. Niekoniecznie tylko Adidas i buty sportowe, ale właśnie do sukieneczki, chociażby tej mojej ukochanej pomykałki, to mam butki. Także tyle. No dzisiaj dzionek jak dzionek, wróciłam do domku. A, jeszcze jedna rzecz, wiecie, gadam teraz i gadam, ale jeszcze sobie pomyślałam o jednej rzeczy. Po pierwsze, chciałabym się z wami dzielić moimi grzechami weekendowymi, a to z tego względu, że jeżeli będę miała tę świadomość, że tutaj muszę o tych grzechach opowiedzieć, konkretnie wyliczyć, co w weekend nagrzeszyłam, to będę jadła mniej. A druga sprawa, no muszę motywować nie tylko was, ale i siebie, dlatego gdzieś właśnie to poczucie, że muszę o tym powiedzieć, to będzie mnie skłaniać do tego, żeby jeść mniej, czyli się jakoś motywować właśnie. A druga sprawa to to, żeby wam pokazać, że nie jestem jakimś świrem dietetycznym, że nie, nic nie zjem, Boże, bo zaraz będę gruba. Kiedyś tak miałam, teraz mam tak, że przychodzi weekend, to naprawdę w granicach rozsądku i racjonalizmu, o czym bardzo często powtarzam, to sobie pozwalam. To uwaga, moje sobotnie zestawienie niedietetyczne. Trzy kawałki pizzy, bo jak widzieliście tą wielką pizzę, ja zawsze jem oczami i zamawiam zawsze tą dużą, a zjadam trzy, maksymalnie do czterech kawałków, potem moja siostra i tata dojadają, zabierają do domu i mają na obiad bez kitu, bo zawsze za dużo zamówimy. To i drugi grzech to lód Magnum z tą czekoladą gniotącą się, taki duży kubek. To są moje dwa grzechy sobotnie. I to tyle. Dzisiaj tylko leciutka kolacja, także na pewno już nie nagrzeszę. I jeszcze co do treningu, w tym tygodniu to zrobiłam 5, ponieważ dziś rano musiałam być o 9 w Elblągu, więc rano nie zdążyłam zrobić. Musiałam się uwijać, tu zrobić śniadanko, wyszykować się, jeszcze chwilkę Maciusiowi pomóc, pobawić się chwilę z Mikołajkiem, także chciałam wykorzystać ten czas na takie domowe sprawy, czyli 5 treningów w tygodniu z Kołakowską. Zarąbista jest. Jak nagram dla was te trening booki, to przejdę na dłuższy czas na pewno do Kołakowskiej. To i moja waga. Zapomniałam właśnie to najważniejsze. Słuchajcie, nie schudłam nic i nic nie przytyłam. Ważę 67 kg. I tu bym mogła tak się załamać trochę i stwierdzić, że ale lipa.
że teraz to już się poddam i kiedyś bym się poddawała, ale wiecie dlaczego się nie poddam? Bo to jest właśnie taki punkt kulminacyjny, taki moment kulminacyjny, że jeżeli ja się teraz poddam, to będę tylko tyła, a jak nie odpuszczę i się nie poddam i wejdę za tydzień na wagę, będę bardzo mile zaskoczona. Pamiętajcie, że zawsze w trakcie odchudzania przychodzi taki moment stagnacji, tym bardziej, że ja już mam 15 ponad, 16 prawie, 15 ponad kilo za sobą. Ponad 15 kilo, więc ten organizm musi się dostosować do tej wagi, którą ma teraz, no i odpuści, jak będę cisnęła dalej. Także ja się cieszę, bo nic nie przytyłam, czyli jakby efekty mojej pracy nie idą na marno, a za tydzień zobaczycie. Zobaczycie, że będzie spadek i ja w to głęboko wierzę, bo ja zrobię wszystko, żeby ten spadek był. Będę tak cisnęła przyszły tydzień, że naprawdę. Także mimo wszystko i tak bardzo cieszę się z tej wagi, że nie przytyłam. Cieszę się z tego, że no tak, tak dobrze mi idzie. Dobrze mi idzie w moich postanowieniach i w mojej walce. I słuchajcie, cholerka jasna, zrobiła się pogadanka z tego vloga. Także na dzisiaj kończę. Żegnam się z wami serdecznie i... niedługo, całkiem niedługo się widzimy. Trzymajcie się i dzięki, że ze mną byliście. Cześć!